jestem na finalnym etapie przygotowań. Został już niespełna miesiąc do mojego startu. No i na razie wszystko wygląda całkiem nieźle, także dostały mi dwa starty. Na razie na nich się skupiam, a potem już będzie wyjazd do Brazylii i już same igrzyska. Jestem 4 lata starszy. To wszystko nie szło tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Nie wychodziło mi masa rzeczy i pod tym względem oczywiście musieliśmy dokonać zmian, ale normalnie ciężka praca i w tym roku bez kłopotów zdrowotnych to najważniejsze, jakoś wyszło. Ale to nie będzie jakaś dramatyczna zmiana, to jest tylko 5 godzin, ja lecę na tydzień przed startem, także spokojnie się zaklimatyzuję, lecę od razu do wioski, bo moja konkurencja jest dopiero 7 dnia lekkiej atletyki, także nie ma potrzeby jakichś obozów. No i myślę, że będzie bez problemu. No, ja jeszcze nie byłem w Ameryce Południowej, ale tam jest teraz jesień, także to nie będzie jakaś drastyczna zmiana klimatyczna i myślę, że na spokojnie się dostosuję. Konkurencja nie śpi, konkurencja pcha. No i chyba najlepszym sprawdzianem w jakim są mocy będzie właśnie sobotni konkurs w Londynie, gdzie będzie cała już światowa czołówka, wszyscy liczący się w walce o medale, ja tam też będę, także zobaczymy, co tam się będzie działo. Bardzo się cieszę, świetny start, naprawdę dalekie pchanie i cieszę się, że ten rekord, za którym gonił tak długo, w końcu mu się udało pobić. Mam nadzieję, że teraz się będzie mógł spokojnie skupić już na startach normalną kulą i bardzo dobrze przygotuje się do igrzysk w Rio. Konrad to zupełnie inna technika, zupełnie nowy sportowiec, ale oczywiście jeśli ma jakieś problemy, to staram się mu pomóc. Ja się bardzo cieszę, że mamy tak dobrych kolomiotów, bo nie tylko Konrad, ale także Michał Haratek. Mam nadzieję, że te kariery dalej się będą dobrze rozwijać.